W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, jak usprawnić pracę rolnika. Z nowoczesnymi rozwiązaniami czy bez nich trudno wyobrazić sobie pracę w gospodarstwie bez pomocy ciągnika rolniczego. Nowa maszyna to jednak nie lada wydatek w gospodarskim budżecie, ale marka Kubota ma na to sposób. Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim już niestety odcinku Kubota Poznajmy się bliżej. Dziś porozmawiam na niełatwy temat, bo będę mówić o pieniądzach. Michał Poźniak, szef sprzedaży maszyn rolniczych Kubota, opowie o możliwościach finansowania fabrycznego. Panie Michale, kłaniam się bardzo nisko. W jaki sposób wspieracie rolników przy zakupie nowych maszyn? Dzisiaj Kubota, idąc naprzeciw oczekiwaniom rolnikom, oferuje program fabryczny Kubota Finance. Jest to na tyle ciekawy program, że mamy finansowanie naszych ciągników, naszych produktów, wszystkich w naszej gamie poprzez program fabryczny Kubota Finance. Co to oznacza? Że dzisiaj tak naprawdę rzadko kiedy spotykamy rolników, którzy mają pełen zakres gotówki, pieniądza, środków w swoim portfelu. Stąd wiemy, że są to produkty, które nie kosztują dzisiaj paruset złotych, kosztują od 100 tysięcy złotych, często kończąc na 500 tysiącach złotych i mało kto z rolników posiada takie środki w swoim portfelu. Panie Michale, ja zasięgnąłem języka i podpytałem kilku rolników, którzy skorzystali z programu Kubota Finance. Wiem już, że to program finansowania fabrycznego. Czy mógłby pan opowiedzieć, jakie opcje ma do wyboru rolnik zainteresowany kupnem nowego ciągnika? Kubota Finance to dzisiaj program finansowania fabrycznego. Do narzędzi Kubota Finance należy pożyczka, jak i leasing. Pożyczka jest dzisiaj chętniej i częściej wybieranym programem Kubota Finance. My dzisiaj w swoim portfelu pożyczek posiadamy najdłuższe finansowanie bezkosztowe na rynku. To jest finansowanie czteroletnie, gdzie klient tak naprawdę wpłaca 40% wkładu własnego danej maszyny i wszystkie pozostałe raty są to raty 0%. Co jest ważne w tym programie, jest to, że są to programy promocyjne, więc programy bezkosztowe. Rolnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakupem ciągnika. Jest to finansowanie 0% i żadnych nie ma odsetek tutaj od tego finansowania. To jest wszystko w naszym finansowaniu promocyjnym. Naszym partnerem strategicznym w tym programie jest instytucja finansowa Santander Leasing. Jest to bardzo mocny gracz na naszym rynku rolniczym, finansuje bardzo wielu rolników i rolnicy mocno sobie cenią ich fachowość oraz to, że procedura jest bardzo prosta, nie wymaga zbyt wielu dokumentów. Bardzo dziękuję Panie Michale za tę rozmowę, ale dziękuję też za poprzednie rozmowy, bo to już niestety ostatni odcinek naszego cyklu Kubota. Poznajmy się bliżej. Ja zachęcam Państwa do odtworzenia poprzednich odcinków, choćby dlatego, że poruszyliśmy wiele tematów. Do tej pory mówiliśmy o popularności ciągników Kubota w polskich sadach. W drugim odcinku wzięliśmy na tapetę sztandarowy model M7002. W trzecim odcinku opowiedzieliśmy historię sukcesu, czyli o miejscu na podium najpopularniejszych marek ciągników. Nie zabrakło również przydatnych informacji o ofercie i rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, o których rozmawialiśmy w odcinku czwartym. No a najważniejsze, drodzy Państwo, otrzymałem od Was wiele maili i bardzo się cieszę, że nasze rozmowy były przydatne, no bo po coś tu byliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam. Do usłyszenia.